Adam ma też taki ładny pług. Gregoire Besson czy George? Jak tam, jak zwał, ale wiadomo o co chodzi. No to są chyba takie, jakbym mógł powiedzieć, jedne z najlepszych chyba, nie? Ci, taka wyższa pułka chyba, co? Nie miałem jeszcze takiego innych pługa. Takiego pługa nie miałeś? Nie. Ale takiego nie miałeś, miałem, bo taki drogi, czy? Nie, miałem Unię, miałem Kwernelanda, miałem Rabewerka i drugi raz bym kupił dobrego Kwernelanda lub Gregoire. Aha. I wracając do tego pługa, jakie tutaj te słupice, te korpusy, no, jakie no. To jest wszystko takie konkretne, nie? Mhm. I przez puszki ładnie. Jedne... Ale za dużo nie orzesz, tak? To już coraz mniej, wiadomo, nie? Jak zacząłem trochę bezerkowej, to mniej się orze. Ale powiem ci, że tym pługiem naprawdę robota ładnie ubywa, nie? Idzie, nie? Dosyć idzie i co, z każdym pługiem miałem zawsze problem z kółkiem i tak samo w tym kopującym, nie? No i powiem tak ci, że w tym gospodarstwie, co ja tam sezonowo pracuję, nie? No to tam jest pług Overum piątka, nie? No raz, że to jest strasznie ciężki pług, no, tak? No widziałem ten. No i tam też mieliśmy z tym problem z kołem. A o co tam się rozchodziło? No nie wiem, czy to akurat jest przy pługu, przy piątce. Bo Słomek on ma czwórkę, załóżmy przykładowo, i widzę, że cały czas ma oryginalne to koło. A tutaj widzisz, jaki tutaj jest, załóżmy, prześwit, nie? Mhm. I do czego nawiązuje? Tam nam się strasznie pchało. Jak już jak weszła przykładowo uprawa, jeśli chodzi o kukurydzę, to się stale z tyłu pchało, stale był z tym problem. I potem wiesz, żeśmy, właściciel tam kupił ten koło z mocowaniem od tego, od Kuna. No, no. I żeśmy założyli to koło od Kuna i wtedy już wszystko pasowało, ale nie? Kun ma ciekawe koło, właśnie, że Kun ma fajne koło. Fajnie to, widziałem też niektórzy na internecie, jak sobie prosto, w taki prosty sposób przerabiają, robią to przykładowo, nie? Że to niby taka prosta sprawa jest, a to nie do końca jest takie, żeby wiesz, to koło ci się obróciło i żebyś miał jeszcze regulację głębokości, nie? Żeby się zablokowało, żeby tak. Za każdym razem zadziałało tak jak chcesz. Tak jak powinno, nie? No, bo na przykład w Rabę miałem te koło takie dyndające, nie? Mhm. W polskich Ibisach takie jest, nie? Mhm. No. To ile razy te koło, szczególnie jak miałeś na przykład przy rowie, jak kiedyś kopali rów melioracyjny i wysypali ziemię po prostu dookoła i masz, wiesz, przy samym rowie masz wyżej, a ciągnikiem zjeżdżasz niżej. Automatycznie koło się przesuwa do przodu, nie? No. Rozumiesz? Rozumiem. No. I potem opuszczasz pług, patrzysz co jest, czemu nie jedziesz, a on jest po prostu, leży rama na ziemi, nie? No. No jest tak, zbyt, tak jest, tak jest zagłębiony, nie? Chociaż teraz te kółko jest tutaj, te koło jest teraz zregenerowane, wszystkie. Tutaj z obrotnicą nic nie miałeś, nie, żadnych. Nie robiłem tutaj, tulejki wymieniłem na tym swoździu, tutaj na tym pionowym. Aha. No. No i elegancko, ma służyć. Ma działać, nie? A że działa, wszystko no, gra. No ciekawy jest ten korpus, nie? Z tym dłutem wysuwanym, nie? No to takie jest, kurde, właśnie tak obserwuję, to mówię, co to kurde ja, jak takie... Ja pierwszy raz zobaczyłem, to było gdzieś w 2002-2003 roku, taki pług. Taki ten nosek, nie? Mówię, co to jest? To jakiś stary... A to jest takie, aha, i tu masz wysuwane to? Tak, to jest dłuto wysuwane. I tą śrubą tutaj to jest kontrowane, tak? Śrubę młotem wybijasz do góry, dokręcasz. Tylko jak potem on już jest krótszy... No to zobacz, ile z tego zostaje, nie? No mam leżeć, chcesz? Nie, no nie potrzebuję, tylko po prostu mówię, ile zostaje z tego. Ta śruba by też gdzieś mogła być dalej, ale nie? To jest takie długie. No, to jakie długie? Kupujesz takie długie, nie? To aż tu wystaje poza no, ten? No. No naprawdę, to i fajne to jest. Takiego czegoś jeszcze nie widziałem. No nie widziałem na żywo, tak wiesz, żeby ten i dlatego coś nowego, nie? No. Aha, i tutaj jest jeszcze do regulacji, możesz sobie przesunąć bliżej dalej, tak? Ale to tego pewnie w ogóle nie rusza nie, nikt, nie? Nie, nie rusza. W kukurydzie tak jak się strasznie nie sprawdzają te przedpuszki, nie? Się zapycha, nie? No, to jest tragedia. Ale ja nie mam kukurydzy. No, także, jeśli chodzi o to, to nie ma z tym problemu, nie? Ale w ubiegłym roku... Tu Adam ma jeszcze taki rozrzutnik. De Guillaume, czy cokolwiek. Tak. To chyba jakie francuskie będzie, co? Fajny rozrzutnik, prosty. O Jezu, już też. No, podłoga była robiona, łańcuchy. No ale to normalne, to do nóżki, tak? Tak, no i elegancka. A to co tutaj jest za sprzęt? No zgadnij. No to są jakieś wały, tak? Wow, jakieś tak. Takie... Ale tu jeszcze z tyłu jakimiś pazurami. Tak. To znaczy to jest, tak, to jest własnej roboty? Bo to nie, tak nie to wygląda, jakby było własnej roboty. To jest angielski wał. Ja pierdziele, kurde, Wielka Brytania dzisiaj do nas zawitała. Tak, to jest angielski wał. Po zakupie tego pługa okazało się, że nie ma opcji jakby dołożenia ramienia, nie? Aha. Do wału, a te ciąganie tego wału
za pługiem to też ma swoje plusy i minusy, nie? I teraz tak, i tak musisz zrobić poprzeczniki, i tak musisz zrobić koło słupów, i tak musisz jechać po ten wał, wrócić z tym wałem, zawieźć na pole, wrócić. No, nie, rozumiesz, jak za pługiem ciągniesz, nie? No. No. I trafiło się akurat takie coś. Nie wiem, no. I teraz tak, paliwo wychodzi to samo. Tylko no po prostu musi być drugi ciągnik po prostu i drugi. To takie rad. Wysokie trochę jest, trzeba kurde z tym. Jeszcze się nie obaliło. Nie jest wywrotne? Nie wiem, jeszcze się nie obaliło. Siłownik konkretny. Powiem, kurde, jaki zajebisty siłownik. Ten by można założyć do uparki. To, zajebiście to leci. Leci? Kurczę, ale co? Jeszcze to już my dorobił, tu mi znajomy dorobił wał strunowy. Mhm. Bo tu były takie wały jak kolczatka z takimi małymi zębami. Te wały u nas na bryłach, okej. Okay, wiem o co chodzi. Wiem, jakie chodzi wały. Ale lżejszej ziemi, jak się zaczęło pchać. I zrobiliśmy wał strunowy. Ja jeszcze później dorobiłem to ze zgrzebu, żeby po prostu lekko spulchnić tą ziemię, żeby ona tak nie wysychała, nie? Od razu, nie? I... Bo tutaj co? Bo tutaj był założony jakiś drugi zestaw wałów na tym? Czyli po prostu to było dołożone? Tego z tyłu nie było nic, to jest dospawane. Tam z tyłu była taka włóka wyrównująca, wiesz? W tym miejscu jest ten wał, a tu był właśnie z przodu wał, nie? No i na przykład tym wałem teraz jechałem ścierniska o porzepaku. I jak to się sprawdzało? No zajebiście, jak to nożowy. Tak? No ale 4 metry, nie? Masz to gdzieś u siebie ten? Nagrałeś jak robiłeś? No kurde, no wiesz co, no tak mówisz tutaj, że taką robotę robi, a nie nagrałeś teraz. Będziesz musiał w przyszłym roku się postarać. No bo słuchaj, no ja koszę rzepak wysoko, nie? Mhm. Ja koszę tyle, żeby zebrać wszczyny i reszta zostaje. I zobacz jak pole wygląda. No ładnie. To wleciało po prostu i jednego roku po kukurydzisku przyjechałem, też lepiej się brało. Dobrze, że masz takiego znajomego, co takie sprzęty... To jeszcze jest inny znajomy. Jeszcze jest inny, tak? No, to jeszcze... No ale zawsze wtedy wiesz, nie? Jesteś, jak to się mówi, o krok do przodu, można powiedzieć, przed innymi, załóżmy, nie? Bo może, załóżmy, coś takiego nabyć, bo nieraz jak coś pójdzie tam, jak się mówi, świat, to idzie raz, dwa i nie ma się do tego znaczy, dostępu, nie? To jest ciekawe, to znaczy, no, wiesz, akurat tak się złożyło, że nam była taka maszyna potrzebna, bo podejrzewam, że ciężko było takie coś sprzedać, nie? No fajne, tu widzę, że to koło już jest strasznie cienkie, nie? A ona tak jest i jest. Tak? Jest. Już go mam od 17 chyba roku, czy 18? I on tak jest i jest. No konkretna maszyna. No i waga, nie? No waga na pewno też swoją wagę ma. To na pewno. Angielskie wały. No widzisz, co to w Polsce nie można znaleźć, nie? Ale rama tu jest naprawdę konkretna, kurczę, ładne spawy. To może jakiś Polak w Anglii spawał, wiesz? Mówisz? No tak myślę, bo tak porządnie to jest zrobione. Że to Janusz jakiś spawa? Że jakiś Janusz to może spawał. Nie no, ale rama naprawdę konkretna. Konkret, maszyna konkret. Adam trochę naprawia sprzęty. Na jego kanale możecie zobaczyć, jak ściąga kabinę i remontuje. Trochę mało tutaj nagrywałeś, nie? Nie było czasu, pewnie robiłeś i... To jest robota, to nie ma... To nie ma nagrywania. I tutaj było coś ze skrzynią, tak? Mówiłeś tak, jakieś... Z rewersem. Ale ogarnąłeś temat. Jasne. Także, to jest traktor, mówiłeś, twojego wujka, tak? Wujka, no. Wujka, kuzyna. To razem gospodarzem. Aha. I tak ogólnie jeździ, bo... Oj, przepraszam. Remontujesz ciągniki, czy... Nie. No tak wiesz, no. Jak coś tam się trafi... muszę zrobić, swoje muszę zrobić, a... Swojej wuj, ale tak, żeby gdzieś tam dalej robić, nie, to nie bawisz się takie rzeczy. Nie ma czasu, nie? Jest dużo innych obowiązków. Także Adam tutaj ostro naprawia. No ja słyszałem, że renówki to dobre maszyny, nie? Mi się też tak zdaje. Tak słyszałem, ja słyszałem dobre opinie. Proste przede wszystkim, to są proste konstrukcje, bardzo proste konstrukcje. Że słyszałem, że to dobre sprzęty są, nie? Niestety, proste części są. No, dostępne, tak? Dostępne, nowe. Także tu już można powiedzieć, jest robota na ukończeniu, tak? Tak prawie. No poskładać trzeba, nie? Poskładać tylko, tak? No, tylko poskładać. No i super. Zobaczymy. Elegancko. Z którego roku jest ten ciągnik? To jest chyba 89. 80? 90, ale chyba 89. 89 rok. To jest ostatni już 14. Taki biały, nie? Tam taki... To jest biały, to jest seria specjalna, no. Aha, dlatego mówię, kurde, bo one zawsze takie pomarańczowe były, nie? Wychodziły białe, nie? A wychodziły białe też. 88, 89 wychodziła seria specjalna. Jakiś tam
na jakąś tam rocznicę fabryki czy czegoś. Aha, z tyłu mamy opony Goodyeara. Jaki tutaj mamy rozmiar? 16x9 R38. Tak, a ja miałem w Renówce 18x4. A tutaj mamy opony 14x9 R28. No elegancko. Fajny garaż masz, to możesz sobie tutaj działać, nie? Bo tak w zimnym gdzieś tam to trochę nie słabo, nie? To ciężko, to się możesz... Musi być jasno i ciepło. Jasno i ciepło, nie? Wtedy można działać, robić, nie? A tak jak przyjdziesz, masz się przeziębić, to potem możesz się choroby nabawić, nie? No jasne, że tak. A potem wiesz, raz nie, a 10 lat tak i potem jakieś zawały, nie zawały przychodzą, nie? No.